Witam wszystkich, nazywam się Grzegorz Świerżewski, jestem tutaj wraz z Karolem Fopkę, gospodarzami Jeziora Miłoszewskiego od niecałych 2 lat. Jezioro Miłoszewskie znajduje się na północnym krańcu Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Jesteśmy niedaleko Wejherowa, pomiędzy można powiedzieć Wejherowem a Kartuzami. Jezioro jest dosyć głębokie w stosunku do swojej powierzchni. Powierzchnia jeziora to jest 35,4 hektara wody. Maksymalna głębokość to jest 28 metrów. Ryby, jakie tutaj w jeziorze sobie żyją, to jest przede wszystkim szczupak, karp, lin, leszcz, przepiękny leszcz, płoć, krąb, jest sieja, sielawa i węgorz. Stanowisk wędkarskich jest około 40-45. Wygodniejszych takich stanowisk dla karpiarzy, którzy też tutaj nas odwiedzają, jest około 30 stanowisk. Na jakieś 75% stanowisk można dojechać samochodem. Jedynie brzeg z przeciwległej strony, na te stanowiska trzeba albo przenieść bagaże, albo przeprawić się łodzią. Tamta strona generalnie ma dno bardziej zarośnięte. Bardzo dobre efekty mają wędkarze, którzy się nastawiają na węgorza, karpia i lina. Szczupak, jeżeli chodzi o to, to przebywa bardziej tutaj na głębszej wodzie ze względu na to, że grupuje się tam sieja i sielawa. No i to jest jego takie tutaj główne pożywienie szczupaka, przede wszystkim dużego szczupaka, nie? Który tutaj występuje. Puszczamy tutaj co roku karpia. W tym jeziorze są także, jest bardzo dużo karpi ze starych zarybień. Największa w tym roku ryba złowiona przez karpiarzy. Karp ważył 23 kg. Sporo jest ryb w przedziale 17, 15 kg, 12, 11, dyszka i mniejsze też są ryby, nie? Te, które my wpuszczamy co roku, kroczka, jest tego też sporo, także na jeziorze obowiązuje całkowity zakaz zabierania złowionych karpie. Wszystkie karpie wracają z powrotem do wody, dlatego też i tych karpi jest dosyć sporo. W tym roku został złowiony przez takich początkujących karpiarzy tutaj z okolic Gdyni, Wejherowa, karp 23 kg z lewej strony na tak zwanej prezesówce. Jest złowionych w tym roku też kilka karpi w granicach 18-17 kg. Na tych ostatnich zawodach, które się teraz dzisiaj skończyły, został złowiony karp 17,80 kg. To była największa ryba tych zawodów. Jest też bardzo dużych, pięknych szczupaków. Z tym, że no, do tych szczupaków ciężko się dobrać nawet fachowcom ze względu na to, że w jeziorze jest dosyć sporo jednak sielawy i one jednak tutaj głównie to jest ich główna baza pokarmowa, stąd też no, jedynie no, dobre efekty szczupakowcy mieli z początku maja. Z dużych ryb jeszcze trafiają się piękne leszcze. Na tych zawodach był złowiony jeden leszcz ponad 4 kg, także uważam, że to jest super wynik, nie? Często są też przełowem karpiarzy. Leszcze w granicach 3 kg to nie jest jakaś tutaj żadna rewelacja. Trafiają się też piękne węgorze. Ja sam osobiście w tamtym roku złowiłem węgorza 2,20 kg, także bardzo przyzwoita sztuka. Z namiotami nie ma najmniejszego problemu, z tym, że łowić tutaj praktycznie w nocy mogą praktycznie tylko karpiarze lub zaufane osoby za naszym zezwoleniem. Wywozić zestawy można zarówno łódkami, pontonami, łódkami zdalnie sterowanymi. Spinningiści mogą również łowić z łodzi. Jeszcze ten przyszły rok planujemy, że będzie można tutaj łowić z łodzi. Nad następnymi latami zobaczymy, jak to będzie. Nie chcemy, żeby był jakiś konflikt interesów pomiędzy karpiarzami a spinningistami. Zobaczymy, jak to się wszystko w przyszłości ułoży. Mamy tutaj swój regulamin, który można sobie dokładnie przeczytać na naszej stronie miłoszewskie.pl. Stricte jest tak, wędkarze, którzy przyjeżdżają sobie tutaj na dzień łowić z gruntu, na leszcza, lina, mogą zabrać w ciągu jednej zasiadki 5 kg ryb według limitów ilościowych i tak dalej, według wymiarów ochronnych oczywiście. Szczupaka można zabrać jednego
to jest między 50 a 70 cm jednego szczupaka można zabrać dziennie. Wszystkie szczupaki powyżej 70 cm wracają z powrotem obowiązkowo do jeziora. Także no chcemy, żeby po prostu inni wędkarze też mieli frajdę z łowienia ryb, a nie bardzo nam się podoba jakieś takie stricte łowienie typowo, żeby przyjechać, nałowić i zabrać jak najwięcej ryb. To nam kompletnie nie odpowiada. Karpie bezwzględnie wszystkie, czy to jest karp, który waży pół kilo, czy waży 25 kilo, wszystkie karpie wracają z powrotem do wody. Jezioro jest monitorowane i jest cały czas ktoś, kto pilnuje tutaj tego jeziora, zarówno w dzień, jak i w nocy. W przyszłości będziemy chcieli postawić tutaj jakąś rybaczówkę, gdzie będzie można skorzystać i z prysznicy, i będzie można jakieś pokoje w przyszłości wynająć. Jeżeli ktoś będzie chciał sobie na przykład przyjechać z żoną czy coś, to będzie można jakiś pokój wynająć. Na razie są to jakieś takie plany na jakieś tam bardziej odległe, ale no będziemy to wszystko chcieli zrealizować, tak żeby no, wędkarze się czuli jak najlepiej tutaj. W Strzepczu to jest tutaj w sumie taka najbliższa, większa miejscowość. Mamy tutaj zaprzyjaźnioną pizzerię, także można sobie zarówno i pizzę, jak i smaczne obiady zamówić. Są dowożone tutaj na stanowiska, także jest to jakaś wygoda na pewno, nie? Było takich kilka zasiadek, tutaj mieli wędkarze. Jeden wędkarz w tym roku w ciągu dwudniowej zasiadki złowił 31 karpi, także no jest to jakiś już wynik. Zdarzały się zasiadki karpiarzom, że po dwóch dniach już chcieli sobie po prostu wyspać i na noc wyciągali wędki z wody. Także no, trafiają się takie zasiadki, że można naprawdę dobrze ryby połowić. Zapraszam serdecznie wszystkich, którzy chcą przyjechać, wypocząć nad takim pięknym jeziorem na Kaszubach. Piękna woda, czysta. Bardzo silne ryby, zapraszam serdecznie. Zapraszam również wszystkich na nasze stoisko w przyszłym roku na targi Rybomania w Poznaniu. Do zobaczenia.